Jaki jest stosunek Kościoła do chiropraktyki? To jest ona, ten kręgosłup, tak? Jaki jest stosunek? Księża wiedzą, bo dla mnie nie mówię o ciepłych rękach, nie mówię o masażach jakimiś kamieniami czy coś, bo ja do tego jestem z daleka, ale że ktoś ma zdolności manualne i ci tylko kliknie twoje ten, mnie kiedyś tak postawiono, jak byłem chłopakiem, to dzięki temu chodziłem, bo byłem wysoki, a miałem kości bardzo miękkie, więc dzięki temu mi nastawili kręgosłup i to nie było ani czary mary, ani nie było nic, więc myślę, że chiropraktyk, a chiropraktyk. Ja kiedyś widziałem taką panią w Stargardzie Szczecińskim, jak jeszcze tam pracowałem, i ta pani ciepłymi rękami, w gazetach o niej pisali, ona jeździła po kręgosłupach, człowiek sobie nie zdawał sprawy. Ja tam raz do niej poszedłem, bo mnie bolał kręgosłup zawsze, człowiek był głupi i ona zaczęła mi tam właśnie po tym kręgosłupie, jakieś ciepłe ręce, masaże. Dzisiaj wiem, bo to potem wyszło, jak byłem na modlitwie uwalniania, że to wszystko był okultyzm. I ci, co mnie uwalniali, powiedzieli wprost, ktoś ci kiedyś dotykał kręgosłupów ciepłymi rękami. I dopiero mi w ten czas Duch Święty powiedział, no tak, ileś tam lat temu taka kobieta była, no ale jaki człowiek był głupi jako ksiądz, że pozwolił na to. Więc taka chiropraktyka na pewno nie ma nic wspólnego z normalną pomocą ludzi.